bo we mnie jest sens, co pali i niszczy, tysiące już serc wypalił do zgliszczy, obezwładnia kobietę od bioder po biust, żarcą czy do ust. Takim prostym dżinglem przywitaliśmy Państwa jak mężatka z księdzem na koncercie galowym drugiego ogólnopolskiego festiwalu piosenki starszych panów na całej Połaci. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. To powitanie kierujemy w imieniu organizatorów Nowogardzkiego Domu Kultury i Urzędu Miasta w Nowogardzie. Jest nam również niezmiernie miło, że już po raz drugi naszą inicjatywę, to przedsięwzięcie, wielkie święto polskiej piosenki, najlepszej polskiej piosenki, honorowym patronatem objęła Fundacja Rodzinna, Kooperatywa Rodzinna przy Was. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować sponsorom, a są nimi Ośrodek Wczasowy Familijni oraz Zabrani. Oraz patroni medialni Fabryka Zespołów, Talent.pl, Info Ludek, Kurier Szczeciński, TVP Oddział w Szczecinie, w Nowogardzie.pl oraz Wiadomości Samorządowe. Tego niedzielnego popołudnia na całej Połaci usłyszycie bardzo dużo emocji, bardzo dużo wrażeń, bardzo dużo wzruszeń. Dlatego, że dzisiaj około godzin południowych rozpoczęliśmy przesłuchania konkursowe tegorocznego festiwalu. O tych wykonawcach będziemy mówić trochę później. Puk, puk, ptaszek do okienka, niech tam otworzy panienka, bo do teraz straszna zima, nigdzie i ziarneczka nie ma, nigdzie i ziarneczka nie ma. I ptaszy nie otworzyli, ogrzali nakarmili, a ptaszyna wdzięczna za to śpiewała im całe lato, śpiewała, śpiewała, śpiewała im całe lato. W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła Wikcia, by same piątki mieć? Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Pierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Usłyszycie kilkoro z podmiotów wykonawczych, których my dzisiaj słuchaliśmy w zestawach dwupiosenkowych, ze względu na to, że jasne, że pięknie byłoby, gdyby ten wieczór mógł trwać i trwać i trwać, ale wierzymy w to, że pośród rozmaitych zadań i zajęć znaleźliście tę chwilę, żeby z nami pobyć. Dlatego ci wykonawcy, którzy wystąpią, wystąpią tylko z jedną piosenką. O ptaszki, o kwiatki, o rosa, o chmurki, targane wietrzykiem, o nocy, co uszłaś stąd boso z księżyca, we włosach przebykiem, o cała naturą odwieczna, mytętną, budząca swym tętnem. Pozdrawia cię córa twa wdzięczna, panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie mój los temperamentem. O ciało niesporne i młode, bogate, aluzje przejrzyste, o ramiona, uroda lub bioder i wyet, ceterami wszystkie, o ciało ty mój, upominku na gwiazdkę od Bozi przyjęty. O ciało z cudami, choinką, panienki z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie mój los temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie mój los. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie mój los temperamentem. Kabaretu Starszych Panów nie tylko postaci było wiele, ale i tańców było wiele. Znane są liczne walce i chyba jeszcze bardziej liczne tanga. Jak podaje leksykon Kabaretu Starszych Panów, tango to taniec towarzyski, powstały z szybkiego, zmysłowego tańca milonga pod wpływem hiszpańskich habanery i flamenco, spopularyzowany w Buenos Aires w drugiej połowie XIX wieku, w Europie zaś poprzez Paryż na początku wieku XX. Pośród tych rozmaitych tang, które w Kabarecie Starszych Panów były śpiewane, jest i to bardzo krwawe, szczególne, dlatego że śpiewane w wieczorze Nieznani Sprawcy przez Irenę Kwiatkowską, czyli hrabinę Tyłbaczewską. Potem śpiewają nawet Wdowa Eufemia. Tango nosi tytuł fascynujący już od samego brzmienia, Tango Cat, zespół Mrs. Marsh. wodę. Katuj, ty ratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, trój. Magnutem, knutem, znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Zacie, szmacie, kacie, pójdę na kraj świata, gacie mój. Kiedy zabrali go z knajpy pod knotę, zabiło serce bolesnym łomotem. Zabiło serce, a ciało zadrżało. Wiedział, że się stało to, co stać się miało. A potem w nocy zraniony gwiazdami i ślady razu rachując zębami, po fotografii jego szepcze słowa te. Katuj, ty ratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, trój. A no potem, krnotem, znęcaj się nad ciałem tym zepsutem. Zacie, blacie, szmacie, ja pójdę na kraj świata, gacie mój. A już za chwilę z Koszalina Anna Sowiecka. Czasami tak się zdarza, kiedy przychodzi niespodziewany koniec lata, razem z nim przychodzi równie niespodziewana miłość końca lata. Kiedy się staje nieraz wobec takiej wielkiej miłości, to się okazuje, że nie pamięta się już w ogóle nic z tych wszystkich poprzednich. Czy w ogóle jakieś były, a jeśli były, to czy były bardziej bądź mniej dramatyczne, jeżeli były dramatyczne, to jakie te dramaty mogłyby być. Nie pamiętam, to jest w sumie ciekawe wyznanie na samo rozpoczęcie znajomości. I takie wyznania w kabarecie Starszych Panów można było słyszeć. Nie pamiętam, naprawdę uwierz w to, bo nie pamiętam, nie pamiętam. Genialny czy bogaty, czy wczoraj, czy przeblaty, czy było w tym uczucie, zastrzelił się, czy uciekł, może skrzywdził przedtem mnie, już nie pamiętam, nie pamiętam. A może było kilku, nie pamiętam. Noc jedną, jeden tylko, nie pamiętam. Więc dosyć pytań, znam je, to taka właśnie pamięć, że nie pamiętam. To nie jest zła pamięć, ani krótka. To jest po prostu pamięć. Przyjdzie taki, który zapamiętam, zapamiętam. Dźwięk, barwy i kontury zapamiętam, zapamiętam. Ten czas przyniesie dla mnie to, na co czeka pamięć, by zabrać to na własność i już powtarzać jej jasno, aby móc tam wracać znów śladami ust i słów. I pamiętać, czy cienie padnie czas ten, zapamiętam. Czy światło ciepłym pasmem, zapamiętam. O jak kochanki ramię obejmie wszystko pamięć i zapamiętam. Woleniowa przyjechała Olga Lisińska. Są w świecie nie tylko takim oficjalnym, dyplomatycznym, ale też w świecie piosenki pewne umowne sygnały, pewne znaki i pewnym takim znakiem, który znaczy dosłownie uratujcie nasze dusze, save our souls, jest sygnał radiowy nadawany alfabetem Morsa, który znany jest pod hasłem SOS. Ale to SOS to jest też piękna piosenka śpiewana przez Kalinę Jędrusik w programie Ostatni naiwni, wcześniej w sztuce teatralnej Jedzcie Stokrotki. Kiedy dzisiaj słuchałem tej piosenki, ona zamykała przegląd ten konkursowy. Ona też pochodzi z jednego z ostatnich wieczorów Starszych Panów. Pomyślałem sobie, że to wołanie, które za chwilę usłyszycie, nie zabijajcie tej tonącej miłości, jest takim wołaniem, na które my odpowiadamy bardzo dobrze. My jako wszyscy, którzy zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj w Nowogardzie, żeby ocalać dobre polskie piosenki. Kiedy dzisiaj słuchałem tej piosenki, ona zamykała przegląd konkursowy. Ona też pochodzi z jednego z ostatnich wieczorów Starszych Panów. Pomyślałem sobie, że to wołanie, które za chwilę usłyszycie, nie zabijajcie tej tonącej miłości, jest takim wołaniem, na które my odpowiadamy bardzo dobrze. My jako wszyscy, którzy zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj w Nowogardzie, żeby ocalać dobre polskie piosenki, żeby ocalać to odrobinę wrażliwości, piękna w sztuce, nie tylko na takich koncertach, ale w tej prostej codzienności. Olga Lisińska, jej SOS. Stop. Amo, słyszy nas Boże, który czułość czuł, a nie chce. Może jakiś pustelnik, bo Boże pustelniczka, co puste serce świeci. Lub dostojnik, co w tej okolicy inkognito ku szczęściu podąża. Naszą miłość wybawi z martwicy wybawioną przywróci do sił. Olga Lisińska, przedstawianie Patryk Matwijczuk. Ciekawostką jest też, że to nie jest piosenka starszych panów tak do końca. Ona faktycznie z tych piosenek, które dzisiaj słyszycie, jest najstarszą piosenką z końca lat 50. To był 59 rok, drugi wieczór kabaretu starszych panów pod nazwą właśnie Wieczór starszych panów, ale to jest adaptacja francuskiej piosenki w opracowaniu Jerzego Wasowskiego. Jerzy Wasowski, zapytany o to, czym jest według niego sztuka, powiedział tak. Spróbowałem kiedyś zdefiniować pojęcie sztuki i stwierdziłem, że sztuką jest wszystko to, bez czego można się w życiu obejść. Można, ale co to za ubogie życie. Dlatego kawałek jeszcze takiego bogatego życia razem z Kępisty Kordel i ubóstwiam Drakiem. Skrwawiony był jak trup i blady, gdy wyciągnęłam go z półnami. I podnieść go nie było jak przez ręce, leciał mnie jak flak. A potem z żalu się zakrycał, gdy w moim łóżku z rana się lizał, że kumpli mój zbruły brak i ulubionych jego brak. Błagałam nieraz, kiedy dzieli już go, słuby mi darował jedną noc choć raz. A on się tylko ze mnie śmiał, że skąd te siły potem brał, aż z kulą w sercu padł na znak, więcej nie rwał się do drak. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że chcielibyście jeszcze i będzie jeszcze, dlatego że teraz będziemy wyruszać w niezwykłą podróż. I listy z daleka będzie do nas słać Olga Bończyk, przewodnicząca jury tegorocznego festiwalu, która poprowadzi nas przez podróż piosenek Kaliny Jędrusik. Będzie trochę i o Niedużej Miłości, będzie chwila w kawiarence Sultan, będzie opowieść o tym, co się dzieje, kiedy zapada zmierzch i o pewnych obawach, które przynosi, ale będzie też zapewnienie, że nie pożałujemy, więc tę podróż damy się zabrać. Podróż jest chyba tym, co łączy kabaret starszych panów i dorosłe życie, bo są przecież takie miejsca, do których się wraca bardzo chętnie. Pociągiem, który lato wiózł, wesołym brzuszko sześć witało, sześć go żegnało zmartwionych brzus. La 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 la. Wesoły brzus go sześć witało, sześć go żegnało zmartwiony brzus. Ze stacji droga krótka, znajoma stara furtka, zaskrzypi cicho, jak się masz, podobną kiedyś znałam twarz. A potem się ktoś drzwi odmyka, głosy wzruszone twój i mój, a potem cię i wszystko znika i już umyka stacyjka zdrój. La 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 la. Żebyście zawsze pracowali z lepszymi od siebie. Wtedy będziecie się czegoś uczyć. Wtedy będziecie robić postępy naprzód. Jeśli będziecie pracowali z ludźmi, którzy są słabsi od was, a chcecie im zrobić dobrze, jak to mówią kolokwialnie, to nic z tego dalej nie będzie. Trzeba zawsze pracować z tymi, którzy was będą inspirować, którzy będą dawać wam napęd do pracy. Tyle masz z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sam. Przywiodą ciebie kolejny, koralem błysną ci kaliny. Na koralową kalinową odmienią nagle świat. Kalinowe noce, kalinowe dni, kalinowy uśmiech, kalinowe sny. Miłe żeliskie rce jarzą się i twi, kalinowe serce, które weźmiesz mi. Przyjdź mój chłopcze kalinowy. droga krótka, snęła stara wódka, zaskrzypi cicho, jak się masz, podobno kiedyś smak twa. Są takie dni, kiedy po prostu mamy, no uciekają dwa słowa i nagle nie wiemy co. Wtedy blacha, uśmiechamy się. Tak miało być? Możemy sobie pomagać. Na dwa, na dwa. Ja pana sobie zawiodłem, nieznaną podróż dalej. Sympatia moich wyborów oddała. Na towarzysze podróży przewidział pana mój plan. Czy to Andrzej Święs, Krzysztof Szmańda. Dziękuję. Ja myślę, o tutaj nie słychać mocniej, że te oklaski nie powinny jeszcze ustawać, dlatego że tyle wrażeń, tyle emocji, nie tylko od Kaliny, ale od pani Olgi, od jej niesamowitego zespołu. Pani Olgo, ja raz na jakiś czas tutaj bywam i wiem, że tej publiczności się nie odmawia. Czy możemy liczyć na coś jeszcze? dlatego zostańcie z nami do końca. A tymczasem przechodzimy do trzeciej części tego wieczoru, niezwykle emocjonalnej, choć pewnie podobnie emocjonalnej jak dwie poprzednie. Na scenę zapraszamy wszystkich wykonawców, którzy wzięli udział w drugim ogólnopolskim przeglądzie piosenki Starszych Panów na całej połaci. Są to Jakub Kraszewski ze Szczecina, Ola i Michał ze Szczecina, Aniuszek ze Szczecina, niech te brawa nie ustają, Anna Blanka Gólne-Leszczyńska z Gorzowa, Kępisty Kordel ze Szczecina, Jowita Świtońska ze Słubic, Ola Januszewska z Koszalina również, Nicole Klembacz, Anna Sowiecka z Koszalina, Mrs. Marszal z Gdyni i z Goleniowa Olga Lisińska. Zapraszamy także Patryka Matwijczuka, który był podwójnym akompaniatorem. Popatrzcie na nich, oklaskujcie ich, zapamiętujcie ich. Niech im się zrobi tutaj jakimś siebie. Po dwa utwory, ja trochę czułem, że będą dogrywki, bo tych utworów byłoby więcej, ale oni też jeszcze dzisiaj zabrzmią. Tymczasem zapraszamy również na scenę naszych jurorów. Pani Olga Bończyk, pan Tomasz Lewandowski, pani Jolanta Przepadnik. Piosenki Starszych Panów na całej połaci wzięło udział tylu młodych, wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że za rok będzie ich jeszcze więcej. Także bardzo wielka prośba do Was. Mówcie o nas. Jeśli Wam się podobało, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, więc proszę, rozreklamujcie nas. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście w naszym festiwalu wzięła udział cała Polska, bo przecież warto śpiewać piosenki duetu Przybora-Wasowski. To perełki, o których nie możemy zapomnieć i które musimy przypominać, żeby nie odeszły w zapomnienie, bo naprawdę warto je znać i warto je przypominać. No cóż. Co ja mam teraz powiedzieć? Zaraz dziękuję oczywiście wszystkim wyróżnianym, wszystkim tym, którzy... Powiem tylko tak, że czy ja mam powiedzieć, jakie są tak naprawdę głosy, jak po raz... Jeszcze nie, najpierw dyplomy uczestnictwa. A dyplomy uczestnictwa! Najważniejszy numer. Ja muszę wiedzieć kto, kochani, bo ja nie pamiętam nazwiska. Dobrze. To proszę Olgę Lisińską. Dziewczyną. Wybrał uczestnictwa dla Anny Sowiecki. Wszystko? Póki co tak. Ja pomyślałem sobie, że kiedy byłem w wieku Martyny, też chciałem być piosenkarką. To jest dobry moment, żeby raz jeszcze przypomnieć, dzięki komu się tutaj gromadzimy, zanim będzie ten moment decydujący, to. Dziękujemy naszym organizatorom, Nowogardzkiemu Domu Kultury i Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie. A sponsorami naszego festiwalu są Ośrodek Wczasowy Familijni, Fabryka Zespołów, Talent.pl, Info Ludek, Kurier Szczeciński, TVP Szczecin, Nowogardzie.pl i Wiadomości Samorządowe. Dziękuję. Warto z waszych portalach internetowych zapamiętać, tam pewnie tuż po zakończeniu, albo chwilę i tuż po zakończeniu festiwalu będziecie mogli znaleźć i relacje słowne, i dźwiękowe, i fotorelacje. Zaglądajcie też na naszego Facebooka. Wystarczy wyfacebookować na całej Wołaci i tam wszystkie informacje dotyczące zakończenia tej edycji, a także edycji kolejnej. Jestem pewien, że na rozmaitych portalach także zachęcam do zajrzenia w tym tygodniu na taki nowo powstały portal księdza.pl. Tam będzie też obszerna dość relacja z dzisiejszego festiwalu. A teraz oddajemy znowu głos do studia. Będziemy odkąd powiem. Zacznijmy od wyróżnień. Wyróżnienie i 250, chciałabym powiedzieć tysięcy, 250 zł dla Anny Sowieckiej. I jeszcze jedno wyróżnienie, również równowartość tego wyróżnienia to 250 zł dla zespołu Aniuszek. Uznaliśmy, że praca akompaniatora jest równie ważna, żeby nie powiedzieć równoważna do tego, co wykonuje artysta śpiewając. Więc postanowiliśmy dać specjalną nagrodę dla Patryka Matwijczuka za przepiękny akompaniator. Piosenka aktorska, czyli elementy piosenki aktorskiej i elementy jednak klucz elementom, warsztat wokalny. Niestety czepiałam, ponieważ nie dopatrzyłam się wśród wykonawców tego idealnego współczynienia pomiędzy jednym i drugim, czyli wykonaniem aktorskim i bardzo dobrym wykonaniem wokalnym. Uznaliśmy zatem razem, wspólnie z jury, że przyznamy dwie drugie nagrody, równorzędne. Tak nam wyszło z punktacji po prostu, więc nie chcieliśmy się pozabijać. W pokoiku, bo ciastka były pyszne i tam różne pyszności. Więc postanowiliśmy wręczyć równoważne dwie drugie nagrody i tym samym dać młodzieży do wiadomości, że trzeba pracować. Pracować po to, żeby. Ja młodzieży mówiłam to na spotkaniu. Piosenki Wasowskiego i Przyboru są niezwykle trudne. Są chyba najtrudniejsze z możliwych w repertuarze, w ogóle takim polskiej piosenki. W związku z tym są niebywale wymagające. Są tak trudne, że dla tak młodych ludzi stanowią właściwie próg czasem nie do przeskoczenia. Dlatego trzeba ćwiczyć. I to, że nie ma pierwszego miejsca, jest tylko dowodem na nasz szacunek wobec piosenek starszych panów, a młodym adeptom dajemy do zrozumienia, że są na bardzo dobrej drodze, żeby tutaj w tym miejscu za rok było i Grand Prix, i pierwsze miejsce. Tego wszystkim bardzo serdecznie życzę, jesteście utalentowani, ambitni, pięknie śpiewacie. Wszyscy śpiewają absolutnie zabójczo czysto, co się nie zawsze zdarza w konkursach, więc jesteście naprawdę na znakomitej drodze, ale akurat te piosenki są niezwykle wymagające i tutaj brakowało tego jednego punkciku do tego, żeby ktoś dostał pierwsze miejsce. Dlatego do drugie miejsce. I teraz... Jakby coś to jest. Drugie miejsce równoważne, więc kolejność jakby wyczytania nie ma znaczenia, tak? Drugie miejsce i 700 zł Olga Lisińska. Brawo! Brawo! To są nasi laureaci, to są nasi wykonawcy. Teraz jest ten moment, który zazwyczaj nazywa się chwilą dla fotoreporterów. My będziemy stali przez chwilę ładnie we względnym bezruchu. Pełnego bezruchu nie mogę obiecać. Chwilę później niespodzianka. Taka nie do końca niespodziankowa, ale ja się atakuje. Dziękuję, dzięki bardzo. Dobrze byłoby zrobić podkład do tych zdjęć. Bądźcie z tymi piosenkami na co dzień. Bo to są prawdziwe perły, one naprawdę uszlachetniają. Takie piosenki uszlachetniają i sprawiają, że żyje się lepiej, prościej i piękniej. Yeah. Dziękujemy pięknie i zapraszamy za rok.